Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowywanie prototypu, tutaj zaczyna się zazębiać ta praca jeszcze bardziej z badaczem, projektanta, w momencie, kiedy przygotowujemy tak naprawdę badanie usability, i tak też było w przypadku Smarta. Zanim w ogóle zaczniemy przygotowywać takie badanie, to tutaj zaczyna się ogrom spotkań i ustaleń, które stoją przed projektantem i badaczem, aby przede wszystkim przygotować scenariusz, i dopiero na podstawie tego scenariusza projektant jest w stanie przygotować odpowiedni prototyp. Tak, to jest sztuka, można powiedzieć, dobrać dobry scenariusz badania do prototypu, bo gdzieś tam projektując jakieś rozwiązania, projektanci czasem mają taką skłonność, żeby, nie wiem, złotego iPhone'a wrzucać jako przedmiot, który użytkownicy kupują, albo gdzieś tam w ogóle nie przejmować się tym, ile wynosi cena dostawy, albo co jest wpisane w opisie produktu, a to bardzo szybko wychodzi na badaniach, kiedy użytkownicy nam wskazują, że